Rafał Zawierucha, 33 L. Oraz jego brat Grzegorz, 36 L. Pochodzą z ciekawej, rodziny. Niesamowite, co wydarzyło się w ich domu. Rodzice stworzyli tam przyczółek dla całkiem sporej gromadki dzieci. Pierwszy wystrzelił Rafał. Nie ma się co dziwić. Jest aktorem, a w tym przypadku popularność jest wpisana w zawód. W dodatku zagrał u mistrza Tarantino. Rola u boku Margot Robbie, Brada Pitta czy Leonardo DiCaprio w filmie pewnego razu w Hollywood otworzyła wszystkie drzwi. Reklama Grzegorza Zawierucha, właściciel firmy remontowej, realnie patrząc na życie, właściwie mógł tylko ogrzać się w jego cieniu, ale nic z tych rzeczy. Znalazł swoją ścieżkę. Grzegorz, w przeciwieństwie do Rafała, już mąż i ojciec zawsze lubił gotować. I ta słabość zawiodła go na eliminację do Masterchefa. Nie tylko się dostał, ale właśnie został zwycięzcą. 8. Edycji. Niemały udział ma w tym sukcesie jego żona i syn, bo to właśnie oni najgoręcej go namawiali do udziału w programie. Najlepszy kucharz 2019 roku dostał 100 tysięcy złotych i możliwość wydania swojej książki. I tak oto bracia stali się jednym, z najgorętszych nazwisk w Polsce. Pochodzą z niezwykle ciekawej rodziny. Rafał i Grzegorz mają dwie starsze siostry i dwadzieścioro dwoje przybranego rodzeństwa. Bowiem pewnego dnia ich rodzice Anna i Edward postanowili, że stworzą rodzinny dom dziecka. Najpierw na święta zapraszali kilkoro dzieci z domu dziecka. Potem dzieciaki przyjeżdżały na każdy weekend, gdy siostry Rafała i Grzegorza wyszły za mąż. Rodzice poczuli się osamotnieni, i właśnie wtedy pod ich dach trafiło dzieci na zawsze. Dziś w domu pozostała jeszcze czwórka. To niezwykłe, gdy słyszy się, jak wszystkie zwracają się do ich rodziców mamo, tato ci, którzy już mają rodziny, a mieszkają w kielcach niemal codziennie zaglądają do pani Anny rafał jako młodszy z braci najdłużej wychowywał się pod jednym dachem z przybranym rodzeństwem w wywiadach nie ukrywa że na początku był zbuntowany napisałem kartkę że strajkuję i nie odzywałem się do nikogo przez dwa tygodnie wyznał w wiwie dziś z osiemnastką rodzeństwa są bardzo związani emocjonalnie i mają serdeczny kontakt z czwórką pozostałych, niestety kontakt się urwał. Grzegorz, jak się rzekło, ma już swoją rodzinę, w grudniu czekali na narodzinę drugiego syna. Rafał pierwsze kroki też poczynił ma, dziewczynę Gabrysie. Jak potoczą się ich dalsze losy? Biorąc pod uwagę ich życiowy, optymizm i fakt, że potrafią ciężko pracować, można być spokojnym, że osiągną to, co sobie wymarzyli. Zobacz więcej materiałów.